Dzień dobry, witam wszystkich w telewizji Transfer Dobra, w programie Dobra Rozmowa. Dzisiaj ze mną jest Justyna Margielewska. Cześć, Justynko. Witam Państwa. Cześć. Zanim przejdziemy do rozmowy z Tobą, chciałbym znowu tutaj takie małe wytłumaczenie, bo znowu drugi tydzień z rzędu nie zrobiłem kuchni kryzysowej. Już się tłumaczę, po prostu sobotnia transmisja imprezowa, selekta, którą robiliśmy dla mojego przyjaciela Prima, który radzi sobie z rakiem w tej chwili i robimy różne akcje, żeby wesprzeć jego zbiórkę na to, żeby miał za co kupować zdrowe jedzenie, którym sobie z tym właśnie rakiem radzi. Ta impreza początkowo miała trwać do 22 godziny, potem wymyśliliśmy, że będzie trwać do północy. Finalnie o godzinie 3:30 powiedziałem: chłopaki, ja zwijam kamery, jadę do domu, wy się bawcie. I nie wiem, o której się impreza skończyła, ale no, ja praktycznie nocy nie przespałem, cały dzień był taki w kratkę i finalnie po prostu przespałem czas, kiedy miałem robić dla was program. Ale nie martwcie się, jeśli chodzi o temat kuchni kryzysowej i ogólnie takiej mojej diety, to mam dla was niespodziankę, ale zostańcie do końca, powiem wam dokładnie, co się wydarzy jutro, będzie to coś dużego i powiem wam jeszcze o jeszcze jednym programie, o którym nie wiecie, powiem wam, dlaczego dzisiaj na przykład jeszcze nie wystartowaliśmy z programem z Patrykiem, ale to wszystko na koniec. A w tej chwili chciałbym już przejść do naszego dzisiejszego gościa, do Justyny, która robi filmy animowane, ale nie jest taką zwykłą, nie wiem, czy to się nazywa animatorka, bo animator może kojarzy... Tak, osoba robiąca animację to animatorka, tak. No, bo się to też kojarzy z takim animowaniem jakiegoś, wiesz, animacją. Niektórzy zabawy dla dzieci też mówią animatorzy jako ruchu, tak, że tak, to jest mylące. Czyli ten animator też, mogę na ciebie mówić animatorka, tak? Tak, animatorka, rysowniczka, no bo na to wychodzi, wtedy myślę, że osoby będą wiedziały, o co chodzi. No okej, okay. Generalnie rysujesz... Straciłaś głos nagle, uwaga. Aha, tak? O, już jesteś, dobra. To jakaś chwilówka taka była. No jest coś nietypowego w tobie, że ty się zajmujesz sztuką wizualną, bo przecież kondycja twoja jakby taka fizyczna, jeśli chodzi o właśnie o twórczość wizualną, jest no wyjątkowa, tak? Powiedz sama po prostu, o co chodzi, bo chciałaś po prostu to zrobić tak. Dobrze, powiem tak, ciekawa rzecz polega na tym, że jestem osobą, która ma niestety wrodzoną niepełnosprawność wzrokową. I ta niepełnosprawność wzrokowa prowadzi do tego, że czasami pewne techniki plastyczne nie są do mnie najlepsze. I a propos technik, kunsztów rysunku, to żeby opowiedzieć Państwu, jak to jest zabawnie trochę z tymi oczami, chociaż na co dzień bywa różnie, to takie moje szkolne wspomnienie z lat, no już nie chyba Państwo nawet już pod tym kątem, że usiłuję patrzeć prosto, no więc wspomnienie z lat szkoły, gimnazjum było takie, że miałam zadanie z matematyki, geometrię, prawda? Malujemy sobie figury geometryczne, koła, trójkąty, limity, tak żeby pięknie wyglądały. No i ja miałam z tym problemy, natomiast pani od matematyki kiedyś mi powiedziała tak: Justyna, no Margielewska, co ty robisz? Trójkąty problem, narysowanie przy tablicy figury problem, a ty sobie w zeszycie rysujesz domki ze spadzistymi dachami w stylu góralskim. Jak to jest możliwe? Ja po prostu nie łączyłam tych brył, którymi tam kazano rysować od cyrka, z figurami geometrycznymi, które teoretycznie są w każdych obiektach, prawda, choćby najprostszych w rysunku. Po prostu rysowałam po konturach. Ale wychodziło w przestrzeni. Nie, prawda jest taka, że właśnie ja mam, jakby to powiedzieć Państwu, wcześniacze problemy z widzeniem. Troszeczkę wczoraj mieliśmy chyba niefajną rocznicę, z tego co pamiętam, jeśli dobrze mi internet podpowiada, z pewną elektrownią. No i na skutek tych rzeczy po prostu rodziły się w moim roczniku osoby mające problemami z nerwem wzrokowym i siatkówką.
Formalnie nie muszę mieć jakiejś mega dużej wady wzroku, ale mam po prostu jakby zakłócenia w widzeniu. W jednym oku widzę lepiej, w drugim widzę typowo szczątko. I nawet tutaj, jak do Państwa rozmawiam, to wszystko, to obraz, który ja widzę lepiej z prawej strony, tutaj Pan redaktor nam tu tłumaczy, że lustrzanie. No. Ja choćby z tego powodu staram się patrzeć, żeby było ładnie. O. Ale na co dzień rysuję i robię filmy animowane, nie? Okej, okay. To powiedz, jak się może powiedzieć, jak widzisz? Jak, czy to jest tak, że ty widzisz obraz jakiś rozmazany? Czy masz jakieś zawężone pole widzenia? Jak to jest? Jakiego typu to jest wada? Aha, dobrze, dobrze. Formalnie byśmy powiedzieli, że rozmazane, że krótkowzroczne wysoka, ale okay. Bardziej łatwiej byłoby mi powiedzieć, że jeśli mamy obrazy impresjonistyczne, to te obrazy, albo jak mamy ekran komputera, składa się z takich świecących punktów. Ja po prostu coś takiego mam. Trudno to nazwać, jest właśnie widzenie za mgłą i tak dalej. I to w zależności od oświetlenia, ja to dostrzegam bardziej lub mniej. I plus oczywiście czasami mi się zdarzają po zmroku, bo dostrzegam, albo jak na przykład są wyładowania elektryczne takie duże, że wręcz miałabym błyski wokół elektryczny. To jest coś takiego. To się nazywa, no mówię, to jest retinopatia wcześniacza to formalnie, ale na to się składa kilkanaście rzeczy związanych po prostu z tym, że się urodziłam trochę wcześniej. Ale też tak mi się przypomina ta nieszczęsna katastrofa w Czarnobylu z tym, że kiedyś w liceum byłam i był taki jakby dokument pokazujący barwny, jak osoby niestety musiały uciekać z krytacji. I ten barwny dokument tym się charakteryzował, że była taka rozczęsiona kamera, właśnie taki pikselowaty obraz i błyski. I oni jeszcze robili to na taśmie analogowej. Po prostu pan patrzył, że to promieniowanie uszkadza jakby tą taśmę, więc gdybym ja powiedziała, że to moja taśma jest taka trochę uszkodzona, ta siatkówka, to właśnie jest taki efekt. Mówię, wypisz mi małe moje oko. To było. Czyli masz taki napromieniowany obraz na co dzień. No właśnie, to jest paradoksalne, że można byłoby to taką analogię, mówię, tak, i ten o taki siat filmowa właśnie się tak zachowała czasami jak moje lepsze. No, a powiedz mi, to jest kwestia siatkówki, tak? Tak, siatkówki nerwu wzrokowego. Nerwu wzrokowego, bo ja rozmawiałem jakiś czas temu z osobami, które mają problem z rogówką. I rozmawiałem z moją byłą sąsiadką, która była pierwszą osobą w Polsce, której wszczepiono sztuczną rogówkę, keratoprotezę. No, w ogóle, słyszałam tak, też to słyszałam. No, jest taka kosmiczna technologia. Dosłownie kosmiczna, bo nie wiem, czy wiesz, ale te protezy produkuje się na orbicie, na stacji kosmicznej. A, nie wiedziałam, że tak, aż tak kosmiczna. To jest tak zaawansowana technologia, że ona po prostu nie wytrzymuje żadnej grawitacji i musi być robiona w stanie nieważkości. No wiesz, no. Skonstruowany w większości przez NASA, przez Unię Europejską, różne instytuty. W momencie, kiedy profesor, który miał wszczepiać jej tą rogówkę. Jeszcze mam jeszcze prośbę. Tak? Czy ty masz otwarte okno może? Mam. Tutaj mam niby zamknięte. Niby zamknięte, bo tak co jakiś czas coś szumi. Ciekawa sprawa, co takiego szumi, naprawdę. Nie wiem, może wentylator do komputera? Nie, no to jeżeli to nie jest okno, to zostaw. Nie, okno mam zamknięte jako balkon, bo tam... Dobra, to nic, to już przepraszam, to już zostawmy to. Ale też chodzi, proszę pytać. Nie, bo to się tak włącza tylko na sekundę. To nie jest jakiś stały hałas. W każdym razie chciałem powiedzieć, że są już takie technologie, które potrafią przewrócić ludziom wzrok, bo ta moja sąsiadka, ona prawie kompletnie nie widziała i teraz widzi wszystko tak jak my, tak jak ja, no, nie tak jak ty. Ale generalnie mówi, że wróciło po prostu totalnie widzenie, nie? Z takiego, gdzie ona widziała po prostu tylko jakieś plamy. I musiała, żeby przeczytać takie wielkie cyfry na ekranie telefonu, to musiała z takiej odległości przez lupę. Ale tak to jest, to jest prawda, z czytaniem, z rozpoznawaniem, jak się coś nie kształca, tak to Także jest. Być może... Nawet można ewidentnie działa.
Interesowała się, czy tobie też by coś takiego pomogło? To jest tak, powiem tak, ja słyszałam o tym, bo mam kolegę z fundacji, który z powodu pewnych stracił wzrok i miał właśnie kontrol, czy on by się do tego nadawał. I okazało się, że to kwestia, ten zabieg, ta cudowna metoda spisuje się nie pod siatkówkę i nie pod nerw wzrokowy. Kolega stracił wzrok i on miał takie właśnie przygody, że on tak stopniowo tracił i on miał właśnie kontrol, też było takie pytanie właśnie oprócz tej terapii. Dlatego mówię, ta nazwa mi się kojarzy po prostu. Okej. No ale, no i trzymam kciuki, może akurat... No generalnie, generalnie technika idzie do przodu, no wiesz, nie uznawajmy tego za jakby już konieczność do końca życia, nie? Może jeszcze się okaże, że niestety ten puentylizm zostanie ci zabrany. A to jest swoją drogą? Właśnie bardzo bym chciała, żeby nie. No, fajnie było jakby mieć taką opcję włącz-wyłącz, nie? Brzmiał takie na przykład takie okulary, które ci włączają taki obraz, jaki mają wszyscy i zdejmujesz je i masz tak, jak masz teraz, nie? Bo generalnie co, przyzwyczaiła się do tego, co masz, nie? To by mnie zdejmowali wcale. Przepraszam, bo ktoś dobija się do mnie, a rodzice prawdopodobnie... No, dobrze, jasne, nie ma sprawy. To ja w takim razie jeszcze zagadam tymczasem o tym, że rozmawiałem z panią Reginą o tej keratoprotezie przy okazji rozmowy z inną panią. Już jestem, ale proszę powiedzieć. No dobra. W każdym razie będziemy do pani Winkiewicz jeszcze Ewy, tak, która jest malarką z kolei. I ona malowała przez całe życie, ale nagle zaczęła mieć kłopoty ze wzrokiem, takie już, że już są bardzo poważne, już nie może malować. I też właśnie stara się o ten zabieg i ma swoją zbiórkę, także ja sobie postaram przypomnieć o tym zaraz po tym naszym live i tutaj też wkleję link, żebyście mogli wspomóc finansowo zbiórkę na tę operację. A tymczasem chciałem ciebie zapytać, Justyna, jeszcze. Mówisz, że rysowałaś sobie już gdzieś tam w szkole w zeszytach. No i co, tak, jak od tych zeszytów przeszłaś do animacji? Jaka była twoja droga? Oj, to ciekawa sprawa. W ogóle zacznijmy od tego, że moja przygoda z animacją zaczęła się od filmów pełnometrażowych w kinie. I ja od tych, bo filmy rysunkowe w telewizji, zwłaszcza się nie miały dialogu, mnie nie interesowały, bo średnio było się domyśleć, o co chodzi. Albo były to postacie pukiełkowe, które znów miały dialogi, ale trudno było mi je rozpoznać. Więc ja po prostu lubiłam chodzić do kina. No i był taki jeden film, Królewno, nie ukrywajmy tego, w 1994 roku, zaczęłam w szkole podstawowej i zaczęłam rysować postacie, które oglądałam tych filmów z pamięci. Ale w pewnym momencie, jak to bywa, że się artystycznie tam powiedzmy rozwijamy, doszłam do wniosku, że ja nie jestem w stanie narysować perfekcyjnie czyjś postaci. A wtedy już zaczęłam czytać różne komiksy, publikacje, troszeczkę animacja japońska, troszeczkę jeszcze inna techniki, że zainteresowanie jakby scenariuszem, czyli wymyślaniem tak naprawdę swoich rzeczy. I zaczęłam rysować jakby filmy animowane na papierze, czyli komiksy, które mogą być scenariuszami. Wtedy jeszcze nie miałam komputera, bo oczywiście może młodsi widzowie to pewnie są przyzwyczajeni do tego, że wszyscy od początku mamy komputer, wiem o co chodzi. Ja byłam tym, jakby zaczęłam komputerem przygodę w gimnazjum właśnie i zetknęłam się z pierwszymi programami nie tylko do rysowania, ale do tworzenia animacji. I tak mi przyszło do głowy, że skoro mam te swoje postacie, własne już postacie, pod którymi mogę się podpisać, Justyna Magdalena, no to, ale zawsze mi to fascynowało ten ruch, że one coś robią na tym ekranie, no to będziemy rysować dużo podobnych obrazków i trochę montować i robić pierwsze filmy rysunkowe. I tutaj mogę taką zdradzić ciekawostkę, bo niestety osoby z niepełnosprawnościami nie są wysyłane, przynajmniej może jest trudniej po prostu zapisać je do szkół artystycznych, zwłaszcza reżyserskich, więc człowiek tak naprawdę uczy się sam, na Polsce jest coś takiego jak samouk, nie? Osoba ucząca się samodzielnie. I moje pierwsze filmy rysunkowe pochodziły z liceum.
miałam wtedy taki program, wtedy on się jeszcze nazywał Makromedia, bo pan od informatyki jeszcze we wcześniejszych pod koniec gimnazjum nam pokazał ten program i ja tam stopniowo coś tam zaczęłam sobie robić w tym programie. I przyznam się, że ja też. Tak? Też no to, we Flashu robiłem. Jak nie pamiętasz, że program Flash, ten stary Makromedia miał tam 300, jak chodzi pikseli, chodzi mi o wielkość obrazka. I tak nie pasował jeszcze na tych starych monitorach, który na przykład powiem szczerze, ja już a propos tych moich oczu. Jakbym teraz miała przed sobą monitor, te stare, jak ja mówiłam, zawsze kupa monitory, to już bym miała kłopot kompletnie z przeczytaniem, co na tym monitorze jest. To jest takie, to jest takie paskudztwo, tak? Tak się oko do innego oświetlenia przyzwyczaja, że byłby już problem. Ale dobra, walczyłam z tym fleszem. I rozdzielczość mi nie pasowała do obrazka, bo tam było 300 punktów, domyślna, coś mi do opakowania, brzydka. 300 punktów animacja, chodziło mi o obrazek mały, a miałam maksymalną wartość na monitorze 800x600, potem już miałam nowy komputer, to 700x1024 i co zrobiłam? Doszłam do wniosku, że chcę mieć tak duży obrazek, jak mam tapetę na komputerze. I no zapisywało mi standardowo filmy pod tą wielkością. A potem przyszedł YouTube, bo tu się lada chwila zrobiło, wrzucam na pierwszy kanał na YouTubie te moje animacje i się dziwię, na przykład. I tak właśnie wygląda samoustwo w takim naszym przypadku. Nie mamy, przynajmniej ja nie miałam dostępu do szkoły artystycznej, do ASP, nikt mi warsztatowo nie powiedział, że są na przykład, że ileś klatek i tak dalej, i człowiek się tak naprawdę ja uczę. Jak na przykład uczyłam się rysować pierwsze animacje, to oglądałam, jak już troszkę i znów wracam, koło wracam do swoich ulubionych filmów rysunkowych, zapisywałam te filmy rysunkowe ulubione na pojedyncze klatki i oglądałam klatka po klatce, żeby zrozumieć, na czym polega po prostu ten zmieniający się ruch. I zapamiętywałam sobie mniej więcej, jak ruch się zmienia. I testowałam to na swoich postaciach w tym fleszu. Generalnie, że robiłaś taką analogową animację, tylko że zapisywaną cyfrowo, tak? Tak, tak. No, i to jest był taki spokojny początek. To też jest spoko. No, ja szedłem w inną stronę, ja tam gdzieś sobie automatyzowałem ruch jakichś pojedynczych elementów, ale ja miałem inne animacje, nie miałem postaci, tylko robiłem jakieś... Ja robiłem wizualizacje koncertowe i robiłem, nie wiem, jakieś okręgi, które się powiększały, albo jakieś strzałki, które biegły z jednego kąta w drugi, jakieś bardziej geometryczne historie i takie sam ruch pewnych form mnie interesował i to były bardzo proste rzeczy, które później były przetwarzane już podczas koncertu, także szedłem w inną stronę, no ale... Ale co, doszłaś do tego, że piszesz w tej chwili sama scenariusz, robisz sobie sama te animacje, a co z dźwiękiem? Też sama z dźwiękiem jest bardzo ciekawa sprawa, bo do niektórych animacji podkładałam głos, ale także zapraszam do moich tych projektów zaprzyjaźnione osoby, na przykład z Festiwalu Kultury i Sztuki i do osób widomych słabowidzących. I w ogóle wczoraj nawet oglądałam bardzo ciekawy, bo jest taki kanał na YouTubie, polecam Państwu, Widzę Głosy. I ostatnio wypowiadają się twórcy po prostu dubbingu i po prostu tam właśnie związani z udźwiękawianiem. Jaka jest różnica pomiędzy filmem animowanym, który się dubbinguje, czyli mamy produkcję zagraniczną, a jak to jest, kiedy mamy produkcję własną. I teraz pojawiło się bardzo inspirujące, myślę tutaj dla naszej audycji, pytanie, czy jak jestem, czy jak nie widzę, to czy mogę być aktorem dubbingowym. Potem pani tutaj próbowała właśnie tak tłumaczyć tej audycji, że z racji tego, że według niej osoby tam powiedzmy z niewidzące mają wyłoszczone pewne inne zmysły, to one jakby mi się wytłumaczyło na przykład kwestii pewnej długości mówienia, czy to dałoby się to teraz technologicznie zrobić z punktu widzenia, ponieważ na przykład można nawet leciutko na osi czasu w programie po prostu przesunąć choćby ten, o te parę sekund tą kwestię. Ja powiem coś więcej. W przypadku filmu udźwiękowionych, mówimy to filmy udźwiękowione,
jeśli dany aktor mnie wyśle, bo na przykład są takie osoby, niektóre osoby, które podkładają głosy do moich postaci, zupełnie nie widzą nic. One po prostu wymyślają sobie głos do tych postaci, nagrywają mi kilka rodzajów, jakby one to powiedziały, mniej więcej wiedzą, że teraz jest smutna ta osoba, bo tym nie dostają wcześniej scenariusz tak jakby rysunkowy, tylko w wersji pisanej tak naprawdę. Mhm. Czyli tak jakby opowiadanie, gdzie mamy dialog postaci, potem jest wyjaśnione, to powiedziała sroka Tosia, złoszcząc się na przykład na bycia. Mówię tutaj już o serialu całkiem nowa właśnie ostatnim. Mhm. I ta osoba, ja po prostu jestem w stanie, dostając te dialogi, nałożyć po prostu sobie już na gotową animację mniej więcej po prostu tą kwestię. Gdyby mi się okazało, że na przykład ta osoba mówi wybitnie za wolno, to ja z racji tego, że robię te filmy animowane, jestem w stanie dorysować sobie te klatki. Czyli to jest ta różnica pracujesz, między... pracujesz w drugą stronę, bierzesz najpierw nagranie osoby niewidzącej, i do niej doanimowujesz jakby ruch warg, czy tam ogólnie całą scenę, tak? To jest tak, ja mam gotowy film, mogę go zedytować, lub mam już gotowy film, albo go jeszcze nie mam. Jestem w stanie to po prostu zrobić. I to super. Jest odkrycie, które w ogóle, bo wszystkie samouczki, to jest znowu taka znów kolejna moja twórcza przygoda. Tu miałam rozdzielczość, Justyna zrobiła film w HD, nie wiedząc. A tu się okazało, że są dwa sposoby robienia ruchu warg postaci. Można robić głoski, a można robić sylaby. Dla języka polskiego, z racji tego, że mamy długie zdania, lepiej nam jest po prostu animować głoskami, czyli A, B osobno. I łatwiej się wtedy wszczelić. Zauważyłam, że jak jedna koleżanka, która podkładała właśnie głos tej sroki Tosia, która jest słabo widząca, ale to nie ma teraz tu znaczenia. Mówiła w taki sposób naturalny, że idealnie mi się w pewnych scenach złożyło po prostu z kłopami. Idealnie, nie musiałam się bardziej zastanawiać, czy lekko przesunąć, czy coś dorysować, idealnie się złożyło. Od razu genialne rzeczy. Na to bym nie wpadł, że tak można pracować właśnie z takimi osobami. A powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś coś o festiwalu. Ty ogólnie działasz w takich różnych akcjach społecznych z osobami niewidzącymi, słabowidzącymi, prawda? Powiedz coś może o tych sytuacjach. Dobrze, to jest tak. Na początku, skoro już powiedziałam Festiwal Kultury i Sztuki, to w ogóle też to jest to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie de facto z Płocka. Ja należę do klubu filmowego i Kwon Pociąg i zajmuję się też recenzowaniem filmu. Zdarzało się mi też być moderatorem, bo ja z wykształcenia jestem filmoznawcą. Więc tam moje studia, potem z racji tego, że no nie mogłam pójść na ASP, no to poszłam sobie na dziennikarstwo, potem poszłam sobie na kulturoznawstwo, ale miałam specjalizację tak właśnie film media i potem poszłam na arteterapię. Czyli robiłam tak naprawdę wszystkie kierunki w jakikolwiek związane z moją pasją. Bo wprost na montaż wideo, na reżyserię, no nie mogłam pójść. No z wiadomej przyczyny. Nie mogłam też pójść do liceum plastycznego, czego mi też bardzo w Dąbrowie było, takie liceum jest, czego mi bardzo brakowało, nie ukrywam. Ale sobie poradziłaś po swojemu. Tak, ale po prostu takim właśnie trochę samouczkiem. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, to się tak na szybko Państwu powiem, że jak na przykład mamy jakieś tam samouczki na internecie pokazywane, jest jakaś na przykład kwestia obróbki filmu, programu montażowego, obsługi programu montażowego, to jeśli na przykład osoba mówi po angielsku i pokazuje coś na tym swoich filmikach, to ja nie dość, że nie za bardzo widzę, co ta osoba pokazuje, jaką opcję w programie, to jeszcze jej nie rozumiem. Mhm. I to jest też bariera trudna, na przykład nie wszystkie programy są czytelne, to nie dość, że tak naprawdę no, żaden program nie jest w 100% czytelny, ale jest kwestia, ważna ta kwestia tego zrozumienia. Stąd ja mówię, że używałam Macromedia Flesha, używałam też jeszcze innych programów, ale akurat ten był dla mnie najbardziej do zrozumienia i ogarnięcia. To jest, natomiast też potrafię robić animacje odręcznie robione. Ja ostatnio to robię. Robię animację, która jest kompletnie odręczna. Po prostu narysowałam odręcznie tła, odręcznie narysowałam postacie, biorę aparat, robię placki, zdjęcia i potem dopiero to montuję. Przy czym, jeśli mam na przykład dialogi, to właśnie sobie już wtedy troszeczkę poradzę programem graficznym, ale tylko mówię minimum, bo i tak się tu pewnie szybko Państwo domyślacie,
programy graficzne, rastrowe nie są dla mnie za bardzo dostępne. No tak. Po prostu i w efekcie to, co mogłabym zrobić na Photoshopie, uczę się tego robić odręcznie. No Photoshop super. To jest ten główny program, którego jest dla mnie, GIMP jest dla mnie łatwiejszy już. Zapytałem o te, o te akcje społeczne, bo a szczególnie. Ja sobie mogę nic tak, nie szkodzi. Szczególnie zainteresowała mnie akcja, która nazywa się Kino dla Niewidomych. A, dobrze. Kino dla Niewidomych. Tutaj akurat promowałam projekt Audiomovie razem do kina, między innymi. Chodziło tutaj o to, tu znów Fundacja Siódmy Zmysł się kłania z Krakowa. Jest aplikacja na telefon komórkowy, smartphone, która umożliwia słuchanie osobnej ścieżki dźwiękowej do filmu. To jest tak zwana audiodeskrypcja. I o to, że jeśli oglądamy na przykład jakiś film, na przykład jak oglądam filmy czarno-białe stare, tak mam, że nie za bardzo rozpoznaję, kto jest kto. Ale dzięki temu, że lektor mi w parcie tłumaczy, dobra, to jest Ania. Ania zbliża się do pociągu i szuka czegoś, no to ja wiem, jestem w stanie śledzić akcję tego filmu. Bo na przykład i znów mi się przypominają studia z kulturoznawstwa tam filmowego, że potrafił być film, który ja byłam w stanie zinterpretować zupełnie inaczej niż cała grupa. I pod tym kątem audiodeskrypcja jest dla mnie czymś takim, jakbyśmy oglądali filmy w 3D. Bo znów jak oglądam filmy kolorowe, na przykład wymiarowe, rysunkowe, to prawie że nie mam problemu. I się potem łapię na tym, co się stało, jak to jest możliwe. Dosłownie stoję na przepaści, jakbyśmy powiedzieli. W pewnych momentach z filmami, ale generalnie jest to rzecz, którą bym nie podejrzewała, że się mi bardzo przydaje, a się bardzo przydaje, zwłaszcza w rozpoznawaniu ludzi, bo wszyscy wydają mi się być podobni do siebie bardzo, jakbym miała śledzić akcję z konkretnie jakimś bohaterem, to już bym miała problem. Fajnie. Widzę tutaj pozdrowienia serdeczne od Beaty Milczarek. To jest właśnie jedna z moich aktorek głosowych i to właśnie o Beacie Milczarek mówiłam, super. Że to jest tak zdolna dziewczyna, że potrafiła się idealnie w pułapy strzelić z wzrokiem Tosią. I to jest właśnie ten dowód, to jak właśnie mówię. Idealnie to wyszło. To ja też Beatko cię pozdrawiam w takim razie. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze do Justyny, to ja co prawda zaplanowałem ten program na pół godzinki, ale możemy trochę przeciągnąć, jeżeli chcecie o coś zapytać o scenę, to piszcie w komentarzu i do tego dojdziemy. A chciałem ciebie jeszcze zapytać o to, że myśmy się poznali dzięki temu, że oboje mamy konto na Patronite i tam szukamy wsparcia finansowego od naszych patronów. Chciałbym, żebyś powiedziała, jak ty widzisz tutaj tą współpracę tak naprawdę z patronami, tą taką wymianę, jakby ten transfer dobra właśnie, ten transfer dobra finansowego od twojego patrona i dobra, no właśnie jakiego w zamian za to wsparcie od ciebie? Co ty oferujesz w swojej właśnie tej ofercie Patronite? Dobrze, ja w swojej ofercie Patronite oferuję to, czego nie jestem w stanie robić w mojej pracy zawodowej, czy to chodzi o głównie promowanie mojej właśnie twórczości. Bo ja na co dzień pracuję w Fundacji Wygrajmy Razem, to jest Fundacja Zachęty Dąbrowej Górniczej. Przez moje gadalstwo z programami nie opowiedziałam wam o tych projektach, ale wierzcie mi, że fantastyczne rzeczy. Ostatnio edukujemy, robimy wideo, filmy o świecie osób niewidomych, żeby osoby starsze i przedszkolaki były w stanie po prostu pomagać osobom niewidzącym. Montuję filmy tam, ja je montuję, więc nie tylko filmy rysunkowe, ale jeśli chodzi o Patronite. Można mnie znaleźć pod po prostu Justyna Margielewska. I Ja z tego, co tam znalazłem, to się nazywa patronite.pl/projektjusty, tak? A dobrze, Justyna Margielewska się znajdzie, a projekt Justy to jest dokładnie nazwa mojego kanału na YouTube. Projekt Justyny, bo chodziło o to, że projekt Justyny był sobie, stąd się to jest projekt Justy wzięło. Ja tam na początku dawałam swoje filmy rysunkowe. Ale ponieważ zrobienie takiego filmu rysunkowego od podstaw, jak tutaj opowiadam, to trwa czasami pół roku, czasami rok. Ostatnio to robiłam co miesiąc, ten serial internetowy, dzieliłam animacje tak na odcinki, więc było co miesiąc, ale to była wyjątkowa sytuacja. Więc z racji tego, że animacje nie są codziennie, no to zaczęłam robić też filmiki o tym, jak właśnie u mnie wygląda ta kwestia tego tworzenia.
i w zamian za wsparcie mojej twórczości, bo mam właśnie stronę Patronite, to mogę Państwu dla swoich patronów, ponieważ ja też piszę, więc wymyśliłam sobie audiobooki o moich postaciach, ewentualnie ilustracje z moimi postaciami. Można też mnie poprosić o zrobienie krótkiego filmiku, tak krok po kroku, jak narysować moich bohaterów, no bo dużo osób rysuje te swoje ulubione fanarty, tak zwane, że panowskie postacie, czyli postacie z ulubionych uniwersów, tak? Dobra, nie wchodzimy, co to są te fanarty, bo już się zachęcam. Tak, to jest właśnie to. Chodzi o to, że ja po prostu od bliska, właściwie to w lipcu tego roku minie 20 lat, od kiedy ja wymyśliłam swoje pierwsze postacie. I ja postanowiłam po prostu... To one już są pełnoletnie. Tak. No to jest właśnie gimnazjum. To te komiksy swoje zaczęłam właśnie rysować i kombinować za dobrym flashem obecnym. To są te historie. I po prostu, ponieważ zauważyłam, że dużo osób rysuje na YouTubie, ale głównie rysuje właśnie w sposób, nawet czasem perfekcyjny, ale nie swoje postacie. To ja doszłam do wniosku, że z racji tego, że nie mam póki co wydawcy na swoje, nie mam dystrybutora na swoje filmy, więc w zamian za to, że wam po prostu wy mi pomożecie, to ja wam po prostu dam i audiobook o moich bohaterach, właśnie te dialogi, scenariusze rysunkowe właśnie, albo właśnie obrazek, a żeby było, że nie kupuje, żebyście się nie bali, że kupujecie kota w worku, chociaż moim logotypem jest kot, to też jest właśnie strona internetowa na moim Patronite, możecie sobie przejrzeć po prostu tą moją dotychczasową twórczość, jest kanał na YouTube, możecie być, podoba mi się to lub nie, w ten sposób. I taką niespodziankę też mam dla moich wszystkich patronów, tych co są i tych co będą, jeśli zechcecie, że ja po skończeniu mojej tej animacji odręcznej, którą robię, to przedpremierowo patroni też, nieważne jaki próg wybiorą, dostają po prostu ode mnie w trakcie też tą animację. Przedpremierowo, nie na YouTubie, po prostu wam do wyżenia. Masz jakąś taką grupę zamkniętą, na przykład facebookową dla swoich patronów? Coś takiego robiłaś? To jest tak, nie mam, ponieważ ja po prostu bym się nie wyrobiła. Ja po prostu na co dzień pracuję przy administrowaniu stroną Fundacji Wygrajmy Razem, pomagam. Tworzę materiały graficzne, też czasami też pracuję w Fundacji Sprawy Biurowe. Już sam fakt, że mam swój kanał na YouTube, i stronę, własną stronę autorską, plus właśnie tam DeviantArt i takie rzeczy, to już to mi po prostu, ja bym nie była w stanie się wyrobić, gdybym jeszcze miała sama moderować jakąś grupę. Tylko, no i mam fanpage na Facebooku, ABC Art się nazywa, tak właśnie, tak się nazywa fanpage, jak strona internetowa, a projekt Justy tak zostało na Patronite, bo to był mój kanał obecny na YouTube, które mam od tam 2012 roku, to konto, bo wcześniej byłam Magdy 19. I wcześniej były właśnie te przeboje z tym HD. Co się stało? Dlaczego ta animacja z 2003 roku jest wpadła? Tak, no, tak to chodziło. Nie. Ale głównie się skupiam na swoim jakby dorobku, dlatego też mi jest trudno się przebić. I stąd, skoro administracja Patronite zaakceptowała moją prośbę, to nie ukrywam, że i tutaj tak samo Dobra CV tutaj po prostu poprosiła o możliwość tak naprawdę siebie zareklamowania, więc dziękuję bardzo, to zachęcam was. Możecie sprawdzić, co to są za rysunki, wejść po prostu na linki, które tam towarzyszą moim profilowi i jak wam się spodobają, to możecie. Tak. Ja tutaj spamuję ten YouTube projekt Justy i patronite.pl. Tak, projekt Justy, 2020 obecnie, bo tak sobie rok, że każde zadanie jakieś większe to się... Projekt Justy nazywał 2013 roku. Na początku to był ten YouTube, a potem już wszystko. Całą resztę możemy podlinkować jeszcze tutaj pod rozmową po zakończeniu. A możecie sprawdzić, czy kota w worku kupujecie. Jeśli wam się kot spodoba, to możecie kupić rysunkowego. Chciałabyś jeszcze coś dodać na koniec? Myślę, że uczciwie to chciałabym po prostu też zachęcić i też myślę, że można podlinkować profil na YouTube Fundacji Wygrajmy Razem. Mhm. A to dlatego, że to jest fundacja, która, nasza fundacja zajmuje się promowaniem aktywności osób niepełnosprawnych na polu sztuki. Wszyscy fundacji właśnie jakoś tak się złożyło, mają kłopoty ze wzrokiem.
I większość tych, i wszyscy właściwie fundacji, za wyjątkiem mnie, są muzykami, wokalistami, zdarza się im pisać teksty piosenek, komponować. Organizujemy koncerty, imprezy plenerowe. Też były warsztaty z filmów animowanych, nasza fundacja robiła. I ja miałam przyjemność pracować z Anielą Lubieniewską, Andrzejem Kukułą, to są wybitni reżyserzy polskiego filmu animowanego. Więc wspierając tą fundację, też macie szansę na taką edukację artystyczną. Nie ukrywam, że nam biegała po warsztatach z kredkami, gdzie się wszędzie dało. Robicie jakieś teledyski animowane? To jest tak, nie robimy teledysków animowanych, no bo nie mam aż takich sił przerobowych. No rysownikiem fundacji jestem tylko ja, więc to byłoby trudne. Natomiast wydaliśmy, też pochwalę fundację Wygrajmy Razem, płytę z autorskimi nowymi piosenkami dla dzieci, gdzie okładka i postacie z tej płyty, czyli postacie, o których są te piosenki, ja je zaprojektowałam. Na kanale YouTube można online posłuchać całej płyty z nowymi ludzkimi piosenkami dla dzieciaków, więc dzieci tam w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, to są takie, możecie posłuchać zupełnie nowych piosenek. Też piosenki, muzyka filmowa, no kanał Fundacja Wygrajmy Razem, to się nazywa, się gorąco polecam. Tam też są ślady mojej bytności, czyli montaż filmów edukacyjnych z tytułu Mój obraz osoby niewidomej. Ja w ramach tego projektu również będę przygotowywać kolejne filmy, na przykład jak sobie osoba słabowidząca może poradzić z komputerem, na przykład robiąc film rysunkowy. I możliwe, że mam taki plan, że zrobię taką animację króciutką z moim lektorem o różnych niepełnosprawnościach wzroku. Bo my tłumaczymy dzieciom właśnie, że te wady wzroku, które nie usuną się po włożeniu tych magicznych okularków, na przykład te flesze w tym moim oku, no to są właśnie takie właśnie niepełnosprawności, bo one tak naprawdę są. I żeby osoby, które nie mają pewnej wiedzy, też mogły ją nabyć. No to jest super, to mi trochę przypomina też moją rozmowę z Mariuszem Kołodziejskim z Centrum Wolontariatu w Łodzi. Ale pamiętam tę dyskusję, tak. Ale nie pamiętasz dyskusji, którą odbyłem parę dni temu, która została tylko nagrana i zostanie opublikowana w czwartek. Właśnie na YouTube'owym kanale Centerka. I właśnie do tego między innymi chciałem tutaj przejść na samym końcu już dzisiejszego programu. To jest jedno takie nagranie, gdzie właśnie Mariusz mnie tym razem wypytał o moje pomysły na to, jak można wolontariuszy zmobilizować do pracy online, do pracy takiej zdalnej, jak można pomagać w dzisiejszej takiej właśnie sytuacji, kiedy większość ludzi siedzi w domach, co można robić, jak pomagać innym, i ty właśnie podpowiadasz tu też ciekawe rzeczy, co można zrobić dla innych właśnie w kwestii nauki obsługi komputera dla osób takich, które mają z tym trudności. Też możliwe technicznie do zrobienia. No, zachęcam cię też do tego, żeby się odezwała do Mariusza i jakoś może nawiążecie jakąś współpracę na tym polu. A druga rzecz taka, jeszcze właśnie wracając do tematu mojej kuchni kryzysowej, no to moja dieta kryzysowa to jest tytuł takich warsztatów, które miałem poprowadzić dla miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Katowicach, a konkretnie miało to się odbywać na Nikiszowcu w centrum Zimbardo. Niestety pokrzyżowało nam plan to, co się dzieje, i nie możemy zrobić tego na żywo, ale ośrodek w końcu zdecydował się, żeby przenieść to właśnie do internetu. I tutaj na łamach tej mojej telewizji właśnie jutro po południu, jeżeli dobrze pamiętam, to o 17:00 będzie taki dwugodzinna taka moja prezentacja o friganizmie, witarianizmie, o zero waste, o permakulturze, o wszystkich takich rzeczach, o których mówię i tak już od dawna, i wrzucam jakieś takie pigułki i miałem też już jakieś tam wystąpienia takie publiczne.
No teraz zrobimy taką jedną dużą prezentację na ten temat i na to właśnie chciałem zaprosić na jutro. Chciałbym też zaprosić do mojego Patronite'a patronite.pl/transferdobra i też chciałbym prosić o wsparcie również tej mojej telewizji, żeby ona mogła się rozwijać, bo na razie to jakoś wygląda, a chciałbym, żeby z tego jakoś zrobiła się jak najlepsza jakość, no bo to bez pieniążków to się nie wydarzy. Ja mogę inwestować i inwestować ten swój czas i zaangażowanie, ale bez środków finansowych to w pewnym momencie po prostu to nie pójdzie do przodu. No, to tak jest właśnie. Nie zadziała, nie? No, więc róbmy to razem, transferujmy to dobro w obie strony. Ja daję z siebie tyle, ile jestem w stanie. Chciałbym was też poprosić o te nawet 3 złote, 9 złotych, mam tam takie progi. 3 złote na miesiąc to jest naprawdę, to jest nic, to jest 10 groszy dziennie, to za to nawet ja też właśnie bułki nie kupisz. Takie mam, symbolicznie. No. To są totalnie symboliczne kwoty, ale jeżeli się zbierze osób takich, które po te symboliczne parę złotych wrzuci miesięcznie, to naprawdę my możemy rozwijać się i te nasze projekty podnosić, prawda? Także wrzucę jeszcze tutaj jeszcze projekt Justy, żebyście nie zapomnieli, jaki jest Justy link. No i co? I jeszcze chciałbym zapowiedzieć wam, nie wiem dokładnie, dwie rzeczy zapowiem. Jedna to jest... Proszę. Tak, ja mam bardzo dużo tych zapowiedzi, ale postaram się to już ogarnąć. Trzy mi się przypominają. Jedna to jest moja gimnastyka. Tak przychodzą, proszę. Tak. No pomysłów jest dużo, a z realizacją to jest jak jest. No na razie wiem, że z tak. Patrykiem jesteśmy w trakcie umawiania się. Wstępnie mieliśmy to już dzisiaj rano robić gimnastykę, ale jeszcze to musimy przełożyć na jakiś inny dzień tygodnia. Ale będzie też nowy program od czwartku. Będzie się nazywał Odpal Marzenia albo Odpalamy Marzenia, jeszcze się zastanawiamy nad tym i będzie to prowadził Mariusz Kamiński, który jest liderem pozytywnych zmian. Jest człowiekiem, który opowie wam o niesamowitej przemianie z człowieka, który był tak zlękniony ludzi ogólnie wokół, że nie był w stanie wsiąść do autobusu. Z takiego człowieka zmienił się w po prostu, nie wiem, tornado, który po prostu potrafi przebiec Saharę. On takie rzeczy robi. To jest człowiek, który dosłownie porusza tłumy i prowadzi fundację, która wspiera dzieci z porażeniem mózgowym w Kenii. W tej chwili buduje całą klinikę w Kenii właśnie dla takich dzieci. Robi akcje z kupowaniem kozy dla rodzin, które mają. Zresztą to wszystko wam opowie. I generalnie jest też trenerem personalnym i uczy ludzi, jak przede wszystkim mieć marzenia i jak je spełniać. Bo to się po prostu robi. Ale to już zostawiam Mariuszowi. Ja swoje marzenia spełniam tutaj właśnie między innymi w tej telewizji i też kiedyś byłem bardzo zamkniętym w sobie człowiekiem, nie śmiałem. Ale chyba większość nas tak było, ja też nie byłam największym orłem. Ja sobie nigdy nie wyobrażałem wyjścia przed kamerę, przed jakikolwiek obiektyw, bo miałem straszny tik nerwowy w oczach, też miałem problemy z oczami. W tej chwili czasami coś tam widać, ja bardziej to widzę niż inni, kiedy oglądam jakieś nagranie siebie. Ale poradziłem sobie z tym w 99%, już nie ma czegoś takiego, co się działo z moimi oczami lata temu. No i też moja pewność siebie też się zmieniła. Jest trudno, już takie są, jakie są. Gadam, co robię i tak też panu tutaj radzę wam tak samo. Róbcie co pokażecie, gdzie wam one lecą na boki. No nie ukryjecie tego. Dokładnie, dokładnie. To, co robicie i tyle. Chociaż wiem, że jak czasami się porówna niektórych ludzi z innymi, jak na przykład sobie potrafi, ma piękne oko, piękną buzię i jeszcze mówi pięknie o tym, co robi, no to można się trochę wpaść w kompleksy, ale właśnie
przede wszystkim róbcie to, co kochacie robić, nie przejmujcie się żoną, piękną modelkę, mimo że nie zostaniemy, no ale chyba mamy coś do powiedzenia i to się liczy. I tutaj dlatego dziękuję, o, odruchowo patrzę na tą stronę, nie wiem, którą, ale chciałam twoją stronę, że o, dziękuję ci za zaproszenie, to jest taki gest robić. Każdy z nas ma jakąś wartość, którą może przekazać drugiemu i dostać coś w zamian. Każdy z nas ma jakieś dobro do przeniesienia. Także też ci dziękuję bardzo za podzielenie się z tymi bardzo ciekawymi informacjami i doświadczeniami. Jeśli chodzi o to, to zawsze mogę coś ciekawego podesłać lub może jak mi się coś nasunie, to tak samo dla telewizji coś znaleźć. Wrzucę przede wszystkim za chwilę tutaj pod tym filmem linki do swoich animacji przede wszystkim, żebyśmy zobaczyli, ja już widziałem, ale żeby widzowie zobaczyli, co ty takiego naprawdę robisz, jakieś tam najfajniejsze rzeczy. Wrzucę linki do fundacji Wygrajmy Razem, do fundacji Siódmy Zmysł, do swojego patronata. Spamuj po prostu tam do oporu. Wrzuć wszystko, co masz. Dobrze, okay? Dobrze. A z wami, widzowie moi kochani, widzę się, no właśnie nie wiem, no ustawiam się na drugą połowę tygodnia jeszcze z Marcinem, który właśnie radzi sobie z tym swoim rakiem węzłów chłonnych, żeby on mógł poopowiadać o tym, jak to robi. Jak mówię, fantastycznie idzie zbiórka, bo już uzbierał kilkadziesiąt tysięcy złotych w ciągu paru dni, więc no, to tam taki rak, przecież to jest do przejścia, nie? To nie jest wyrok. Tak, zgodzisz się ze mną? Oj, coś cię ścięło. Ale to tak cię ścięło w momencie, kiedy tak już kończymy, także dziękuję po raz kolejny wam i Justynie i widzimy się niebawem. Na pewno w środę widzicie się z Medejdżem w Dobranocce, w której będzie coś jeszcze ciekawszego. Tymczasem, na razie.